Czy wierzysz w niego, czy nie? Nie zmienia to faktu, że on jest. Czy ignorujesz go wciąż? Czy słyszysz dziś jego głos? On jest. Święty Bóg, wielki Bóg, dobry Bóg. On jest. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że te świadectwa, które słyszysz, świadectwa ludzi, którzy doświadczają żywego Boga w swoim życiu, są głosem Boga do ciebie. Nie możesz go słyszeć, dopóki nie narodzisz się na nowo z Jego ducha. Ale dzisiaj Bóg przez nas mówi do ciebie: pojednaj się ze mną, pojednaj się ze mną. Przez Jezusa Chrystusa jest tylko jedna droga. Nie wierz w to, że wystarczy wierzyć, że Bóg jest, bo nie wystarczy wierzyć, że Bóg jest. Nie wystarczy. Mamy takie głupoty w głowach, jeśli chodzi o Boga, że po prostu nie wystarczy wierzyć, że On jest. Jezus przyszedł tutaj na ziemię, żeby pokazać nam, jaki On jest, żeby pokazać nam Ojca. On przede wszystkim po to przyszedł na ziemię. On mówił cały czas do ludzi, do swoich uczniów: ja nie czynię niczego innego, jak tylko to, co czyni mój Ojciec. Ja robię dokładnie to, co robi Ojciec. Ja uzdrawiam, ponieważ Ojciec chce, żebyście byli zdrowi. Ja wskrzeszam, ponieważ Ojciec chce, żebyście byli żywi. Ja was ratuję, ponieważ On chce, żebyście byli uratowani. Ja pójdę i położę za was życie. Nikt mi go nie zabierze, ale ja je położę, ponieważ Ojciec chce, żebyście przyszli do mnie. Wiecie, Jezus powiedział: idę do Ojca, by przygotować wam tam miejsce. By przygotować wam tam miejsce. W domu mojego Ojca jest wiele komnat. Gdyby tak nie było, bym wam tak nie mówił. Jezus nie kłamał. Jezus poszedł przygotować nam miejsce. I taka jest prawda, że tam jest miejsce również dla ciebie, ale ty możesz go nie wykorzystać. To tak, jakbyś dostał voucher opłacony, wszystko za darmo, i nie pojechał w to miejsce, i nie pojechał w to miejsce, ale Jezus zapłacił za to, i to zapłacił najwyższą cenę. Jesteś tak dla Niego cenny, jak Jego własne życie. Wiecie, na tym świecie wszystko mierzy się tym, ile jest ktoś za to skłonny zapłacić. A Jezus był skłonny zapłacić za ciebie całym swoim życiem, całą swoją krwią. Jego krew wylała się tutaj na ziemię. I dzięki temu Duch Święty mógł tutaj być dany. I dzisiaj On jest Bogiem z bliska. On jest tutaj, On jest w powietrzu. Gdziekolwiek odezwiesz się do Jezusa, gdziekolwiek odezwiesz się do Jezusa, On cię słyszy. Nie musisz daleko iść, nie musisz iść do kościoła. On nie słyszy cię lepiej w kościele. Nie musisz, możesz do Niego zawołać gdziekolwiek. Czy to będzie w toalecie, czy to będzie w twojej sypialni, czy to będzie tutaj na ulicy. On ciebie usłyszy, bo On tutaj jest. Duch Święty został tutaj dany po to właśnie, żebyś mógł przyjść przez ofiarę Jezusa do Ojca i zostać zupełnie zaakceptowanym. Wiecie, ja byłam zupełnie odrzucona. Jako dziecko byłam zupełnie odrzucona. Urodziłam się 6 miesięcy po ślubie moich rodziców. Ich decyzja była spowodowana tym, że miałam się urodzić. Decyzja o ślubie. Byłam niewygodna dla moich rodziców. Nie chcieli tak naprawdę być razem, ale zdecydowali się ze względu na mnie. I później ja przez całe swoje młode życie czułam, że nie jestem upragnionym, wyczekiwanym dzieckiem. Ale Bóg odrzucił swojego syna, ponieważ oczekuje ciebie. On oczekuje, aż ty się urodzisz do jego rodziny. Aż ty się urodzisz. Nie wierz w takie bzdury, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Tak nie jest. Dopóki się nie narodzisz z ducha, nie jesteś Bożym dzieckiem. Nie jesteś Bożym dzieckiem, dopóki się nie narodzisz z ducha. A narodzić się z ducha jest łatwo. Po prostu przychodzisz przez wiarę do tego Jezusa, który oddał za ciebie życie, który położył za ciebie samego siebie,
i mówisz mu: Panie, ja potrzebuję być z Tobą, ja potrzebuję mieć to, co ci ludzie mają. Wiesz co, nie wiem, czym się nakręcasz, ale zawsze wszystkie rzeczy, które nakręcają człowieka, które dają mu na chwilę energię, one zawsze kiedyś przestają działać. I później jest ból głowy, w najlepszym wypadku. Ale tak naprawdę, kiedy będziesz miał Ducha Świętego w sobie, będziesz nakręcony. Nie będziesz potrzebował żadnych używek, niczego, co ci dzisiaj daje adrenalinę. Nie będziesz musiał się rzucać, nie wiem, ze spadochronem albo cokolwiek innego, żeby ciekawie żyć. Po prostu z Bogiem możesz żyć i wypływać na głębię, prawdziwą głębię. Nie wierz w to, że wystarczy wierzyć, że Bóg jest. Uwierz w Jezusa, bo On powiedział: kto widział mnie, ten widział Ojca. Kto widział mnie, ten widział Ojca. Nikt inaczej nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Tak jak obywatelem Polski stałeś się, rodząc się w tym kraju, tak obywatelem nieba możesz się stać, rodząc się z Ducha Bożego. Wtedy idziesz do nieba. Tylko to, co się narodziło z Ducha, jest Duchem. Tylko to, co się narodziło z Boga, idzie do Boga. To, co się nie narodziło z Boga, idzie do ziemi, a później do piekła. Słuchajcie, to nie jest w ogóle... Dziś jest dzień zbawienia. Dziś, gdy słyszysz nasz głos, to Bóg do ciebie mówi: pojednaj się ze mną. Pojednaj się ze mną. Zrób to dzisiaj.